kolejne piaskowce w tym korycie tego potoku są tutaj przede mną. No i to powiem wam, nawet niektóre głazy sporych rozmiarów. No, witam wszystkich serdecznie moich widzów. Powiem wam jeszcze raz, mokrzmia. Powiem wam jeszcze raz, nie wytrzymałem, po prostu no, spotkanie z wilkiem. Przyciągło mnie tu chyba z powrotem, ale nie. Będę polował na wilki, ale będę robił też fotografie i pozwiedzam drugą część, jakby to powiedzieć. A właśnie tych części to jest tu sporo, ale dla mnie drugą tego właśnie całego terenu. No już na wstępie, wchodząc tutaj, widzę, jak niesamowicie wygląda tu po prostu kwiatostan. Od tej strony wody jest nieco więcej. Wchodzę do lasu. Powiem wam, też wszystko stratowane przez dziki, jak na ostatnim moim wypadzie, wczorajszym właściwie. Paprotników tutaj nie brakuje. No zobaczymy, co uda mi się tutaj namierzyć. A inspirację no dał mi geoportal, cieniowanie. Powiem wam, pooglądałem sobie ten teren mniej więcej, co można by było jeszcze zobaczyć. No i dlatego postanowiłem też pozwiedzać tą okolicę. No zaczęło się robić bagnisko, powiem wam. Pierwsza taka roślina, która w terenie bagiennym właśnie jest. Tu następna. No jest ich tu naprawdę multum. Powiem wam, temperatura powietrza no około 22-23 stopnie. No nie ma takiego upału jak wczoraj, tylko że też gromadzą się niesamowicie po prostu czarne chmury. Mam nadzieję, że jakiejś burzy nie będzie, że nie będę uciekał z tego, no nie powiem, prostego, tylko ciężkiego, trudnego terenu. No idę sobie taką drogą, powiem wam, wyszłem z tych chaszczy. Idę teraz do punktu numer 2. Punkt numer 1 okazał się po prostu, no nie wypałem. No ale tak to bywa. Geoportal czasami pokazuje trochę inaczej, a w terenie jest inaczej. No a taka ciekawostka, no jeżeli chodzi o moszknie, o ten teren, po którym chodzę, no rośliny chronione na tym obszarze to na przykład stożan bezlistny, kukułka szerokolistna, którą wczoraj po prostu wam namierzyłem na tym poprzednim filmie, jakby to powiedzieć, z tego miejsca. Pełnik europejski, którego najprawdopodobniej widziałem jadąc w te strony na Łąkach, tylko bardzo, bardzo daleko ode mnie. No mieczyk dachówkowaty, podkolan biały, żłobik koralowy, wawrzynek wilcze łyko, no przylaszczka pospolita, no zimowit jesienny. No wczoraj mówiłem wam, że na tych terenach po prostu tego nie brakuje. No i co ciekawe, występuje tutaj też taki ewenement typowy górski, jakby nie było. No występuje tu, no właśnie, wilk. To odnotowane przeze mnie, nie wiem, chyba po raz pierwszy, chyba że ktoś jeszcze widział. No łoś, sarny, zające i tym podobnie. No ale powiem wam, jest tu też jaszczurka, żyworodka. Powiem wam, wczoraj nawet widziałem te jaszczurki. Tak oglądam się też po tym terenie, bo zaczyna się robić bagiennie. Może namierzę coś ciekawego. No dziki, dziki, popatrzcie. Świeżutko przeryte, tak jak wczoraj było. Tu podobna sprawa po drugiej stronie. No z roślinności na razie nie ma nic. Tak, idę, idę, powiem wam, kurczę, no nie mogę namierzyć czegoś konkretnego.
No do tego mojego celu numer 2 jeszcze jest kawałeczek. A tak na marginesie, no występuje tu jeszcze traszka górska, która jest pod ścisłą ochroną. No, ropucha, paskówka i rzekotka drzewna. No i miałem spotkanie z sarną, powiem wam. Nie mówię głośno, podchodzę, może jeszcze jest. Nieduża, malutka. Oj, słychać ją, jak ucieka. Oj, niestety. Dobra, no jest pod słońce, ale popatrzcie, popatrzcie. Popatrzcie, dzikusy tu tak poryły. To sarenka dosłownie przed sekundą przeszła mi drogę i uciekła w tamtą stronę. No taka malutka, młodziutka. No pierwszy kontakt ze zwierzakiem w tym właśnie terenie jest. Jest i druga, też młodziutka sarenka, właśnie chyca tam, w tamtą stronę pobiegła. Czyli one są tutaj gdzieś najprawdopodobniej, jakby to powiedzieć potocznie, z rodzicami. No pokazała się roślinność z ostatniego wypadu. I to jest jej tu naprawdę bardzo dużo. No po drodze, powiem wam, napotykam kapliczkę. Jeszcze wam coś za chwilę też pokażę. Oto ta kapliczka. Na takim drzewie. Mamy tu też ławeczkę. I któryś z kolarzy zostawił okulary. No jeżeli doczekają się po prostu, no mój film doczeka się szybkiego wyświetlenia, okulary jeszcze będą tu leżały, niech dany kolarz po nie przyjedzie. Dobra, a ja ruszam dalej. Teren zaczyna robić się bagienny, powiem wam, mokradła. Oj, dobre mokradła, naprawdę nieźle to wygląda. Idą całym pasem tutaj przede mną. Może podejdę trochę bliżej, może mnie nie wciągnie, popatrzcie. No i nawet tam jakieś żaby się pluskają. No mamy tu jakiś kwiatostan. Przeczuwam, że traszki, o których mówiłem, mogą właśnie żyć w takim terenie. No nie wiem, czy wy to dobrze słyszycie. Posłuchajcie, jak przemawiają żaby. Znowu teren zrobił mi się ciekawy. Wysokie, ale to wysokie pokrzywy. I jeszcze jakiś inny kwiatostan, który klei się żywcem do ubrania i podcina nogi. No ale cóż, trzeba iść dalej. No powiem wam, znowu pokazały się te wstrętne muchy, co na poprzednim moim pobycie. Mamy i ścieżki dzików, które sobie tutaj biegają. Aparat załączony, w razie jakby coś się pokazało, abym zdążył, pstryknę fotkę. Na razie to patrzę, żebym nie wszedł w jakiś po prostu dziki. A teren, to teren sprzyja tu im, gdyż delikatnym ciurkiem płynie sobie tutaj woda. A my właśnie będziemy się kierować cały czas wzdłuż tej wody w tamtą stronę do mojego celu numer 2. Teren mocno opada w dół, powiem wam. Ten jar robi się coraz głębszy. Powalone drzewa. No idziemy, zobaczymy. Widzę, że tu rośnie klon obok. Klonu są też sosny. Tutaj taka spróchniała, która całkiem niedawno chyba powaliła się na ziemię. Dobra, ja muszę zejść tam niżej, żeby ten teren jakoś lepiej się pokazał. To powiem wam, jestem, jakby powiedzieć, prawie że na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, a przypomina mi to Dolinki Krakowskie pod Krakowem. Te same klimaty. No w poprzednim moim odcinku z tej okolicy, powiem wam,
tyle wody, co tu nie było. No nie ma tej wody tu aż takich dużej ilości, ale delikatnie, delikatnie jednak ona płynie. No i nasz teren cały czas opada w dół. Nieźle poskręcane drzewo. Kurczę, jak ono tu rośnie. No, jedno z drugim po prostu jakoś tak dziwacznie poskręcane i połączone. Co i zauważyłem, nie idę właśnie w tą stronę, oprócz tego, że tu przede mną niedawno były dziki. Popatrzcie, co to za skała. Tak jakby piaskowiec. Kolega, który opowiadał mi o tej okolicy, właśnie mówił, że są tu piaskowce. No tutaj mamy krzemień. No to dotarłem w miejsce właśnie tych piaskowców. No wody przybiera. Jest jej coraz więcej. Na dnie pływają kijanki, ale jeszcze mamy tu ryby, o których wspomniałem w pierwszym odcinku. No może coś uda się namierzyć, ale tej wody musiałoby naprawdę przybyć nieco więcej. No chyba, że są uwięzione jak pod mostem na pierwszym filmie w kałuży. Kolejne piaskowce w tym korycie tego potoku są tutaj przede mną. No i to powiem wam, nawet niektóre głazy sporych rozmiarów. Najprawdopodobniej ślady łosia, te olbrzymie, jedna, a tutaj druga. No taki ślad po nim. Najprawdopodobniej przeskoczył właśnie gdzieś tam, w tamtą stronę, w tamte krzaki. Wychodzę do góry. Oj kurde, powiem wam, chmury robią się bardzo ciemne. No, robi się parno. Zanosi się chyba na burzę. Ale oby mnie przeszła bokiem, bo ja jeszcze trochę terenu mam do schodzenia. No zaledwie jestem tutaj na razie około półtora godziny. Legowisko jakiegoś dużego zwierza, nie wiem, może i łosia. Tutaj kolejne, a tutaj nieco mniejsze, jakby młodego. No dobra, a ja idę dalej, właśnie idę tropem tych łosi. Nie wiem, czy dobrze na filmie widać, tędy właśnie szły, w tą stronę. Podobna sprawa jak wczoraj. Idę trawami wyższymi od samego siebie. No teren niezbyt przyjemny. Spróbuję wybrać się tutaj przykładowo zimową porą i zobaczyć ten świat, tą okolicę z innej perspektywy. No dobra, opuszczam już tą nagrzaną promieniami słonecznymi łąkę i idę w dół do miejsca, które już w tym momencie robi niesamowite wrażenie. No jakbym był w Beskidach, ludzie, albo no Dolinki Krakowskie, jak już wcześniej wspomniałem. Jak tu jest pięknie. Coś niesamowitego. Śpiew ptaków słychać, liście ruszające się na drzewa, a ja schodzę tam na dół. No, nie ma wody za wiele, bo są też kijanki, ale nie widzę żadnej rybki. No, kijanek nie brakuje, ale powiem wam, no ciężko by tu coś było, ze względu na to, no, że mamy potężne susze tego roku. No zapowiadają, że niby za dwa dni mają być też niesamowite burze. No aby się sprawdziły. Popatrzcie na to znowu. Znowu te piaskowce z krzemieniami. A woda, widać, że po deszczach
potrafi być tu rwąca ze względu a choćby na to, co zostawiła tutaj płynąc silnym nurtem. Niezła autostrada, te tropy, kurczę no, ale dzikusów tędy przechodziło. No popatrzcie, jak poodbijane. Biegły tędy i gdzieś tam do góry, a nasz potok, którym podążam cały czas, no jest tutaj w stanie takim, jakim go widzimy. Tutaj może pokazać się właśnie za chwilę ciekawa roślinność. Mam nadzieję, że uszczelę coś fajnego. Oj, bardzo ślisko pod nogami. No niestety albo stety kwiatostan, no bagniskowy. Taki sam jak w moim pierwszym odcinku. No ale to jeszcze nie koniec szwędania się po tej okolicy. Ja jeszcze mam w planie odwiedzić parę innych dla mnie nieznanych miejsc. Skoczyła przed chwilą do wody żaba. No mijam po drodze czarny bez. Pięknie tutaj kwitnący. Znalazł sobie takie okno w lesie. Promienie słoneczne właśnie mu tu bardzo pomagają. A my ruszamy dalej. Popatrzcie, żeby ktoś nie powiedział, że chodzę po prostym terenie. Cały czas jakieś badyle. Odpaliły się teraz niesamowicie komary. Tną, jak to się mówi, komary gryzą przed burzą. No oby tej burzy nie było. No trafiam w kolejną taką, ale by była gleba, taką polankę, gdyż no jest tutaj bagnisto. Zresztą zerknijcie na tą roślinność typowo bagienną. Przed chwilą znowu miałem kontakt z sarną. No kamera załączona, sarna uciekła gdzieś tam. No nie próbowałem jej nawet gonić. Dobra, wyobraźcie sobie, że te trawy sięgają mi do klatki piersiowej. Kolejna roślinka bagienna. Wyszłem z bardzo trudnego terenu. Tutaj następna. Powiem wam, paprotniki w tym miejscu, na tej polance, były mojej wysokości. No jeszcze takich po prostu okazów nie widziałem nigdy. A wszędzie błoto i bagno. Widzicie tą kulkę, taką niebieską, zieloną, jakby to powiedzieć. To jajko jakiegoś ptaka, które najprawdopodobniej spadło gdzieś tam wysoko z gniazda. Dobra, ja już jestem na takiej drodze, w samym środku lasu i będę zmieniał pozycję. Idę w inny zupełnie teren. Popatrzcie, co znalazłem. Wiedziałem, że jestem w tym miejscu. Zamazany szlak zamoitu, który właśnie przebiegał tędy. No to już historia. Znowu tropy zwierzyny, ale mnie spodobały się nie te tropy, tylko popatrzcie na te mchy, na tym bagiennym terenie, jak rewelacyjnie tutaj po prostu wyglądają takie wysepki z drzewami. Oj, muszę uważać, bo wciąga. Wciąga i to znacznie. Ale może i przy okazji znajdę jakąś roślinę chronioną, która właśnie na tym obszarze występuje. No bajecznie tu jest, bajecznie, naprawdę. Robi to ogromne, ale to ogromne wrażenie. No tylko trzeba uważać, gdzie się stąpa, to żeby po prostu gdzieś nie wpaść. Dobra, jeżeli coś znajdę, to odpalę kamerę na nowo. A jeżeli nie, to widzimy się w innym terenie. No i kolejny ślad po szlaku zamoitu. Popatrzcie, jeszcze nawet widać kolory i widać, szlak skręcał w lewo. Czyli gdzieś tutaj w lewo. Ale to już, tak jak wcześniej mówiłem, ten szlak to już historia, a szkoda go. Ładny krwiościąg tutaj występuje. Jeden. A tak w ogóle to jest ich tu bardzo, bardzo dużo. No to jest właśnie ta pora na nie. Dobra, a ja pochodzę teraz sobie po takich łąkach od tej strony. Tam mamy wzgórza niegowonickie, ładnie się prezentujące za moimi plecami czarne chmury, ale mam nadzieję, że nie wygoni mnie z terenu.
Namierzyłem ambonę tam w lesie, na skraju. Podążam do niej, zobaczymy, czy da się wejść. No jest i ambona już przede mną, zobaczymy, czy jest zamknięta na kłódkę, czy nie. Może udałoby się tam wejść, poobserwować trochę z góry. No dobra, drzwi otwarte, powiem wam, pouszczelniane jakimiś dywanami. Ja zaliczyłem parę szczebli. No dobra, wchodzę do góry. Zobaczymy, jak z niej widać. Widać, że tu przymykane na taki haczyk okienko. No powiem wam, obserwatorium, no całkiem ciekawe. Do oględzin zwierzyny. No, kolejny ciek w lesie wodny, powiem wam, no zerknijcie, po prostu suchy. Suchy ze względu na panującą suszę i brak. Mam tutaj stanowisko kuklika, ale nie wiem, która to konkretnie odmiana. No ładnie się prezentuje, świetnie to wygląda. Zainteresowało mnie to drzewo, a właściwie ten kolor, który tutaj na tym drzewie występuje. No niesamowicie bordowe. No tu może jest pod słońce. Może odwrócę się tak. No nie wiem, może coś widać. No widać na pewno też muchy, które w tym terenie no po prostu są bezczelne. Pokazały się tutaj świerki. Powiem wam, jest taki pieprz, taka susza, już to któryś raz mówię na moim materiale, który kręcę, ale ze względu na to najprawdopodobniej w tym terenie no ciężko było mi namierzyć te wszystkie rośliny chronione. Nawet nie doszłem do żadnej połowy, szczerze mówiąc. No trzeba by będzie się tu wybrać może za rok, za dwa lub za trzy, ale gdy po prostu będzie mokro, będzie inny rok, będzie wiosną więcej opadów deszczu, to przyciągnął mnie jej zapach, już z daleka go czuć, dzika róża, no i ten niesamowity kwiatostan, który właśnie ona prezentuje. No i to by było na tyle, moi drodzy widzowie. No koniec materiału. No, w sumie dwa filmy na moim kanale z jednego terenu. Teren do końca jeszcze nie przebadany, ale już mniej więcej coś mam poukładane w głowie, gdzie co jest, a gdzie jeszcze po prostu można by było przyjechać pozwiedzać. Jeżeli mój film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, za co serdecznie dziękuję. Zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, za to też serdecznie dziękuję. Pomaga mi się to rozwijać, jestem więcej oglądalny i tak dalej. Piszcie komentarze, lajkujcie, łapkujcie, dajcie dzwoneczek. Zapraszam też na moją grupę Eksplorator Polski Mar na Facebooku. Dołączcie do nas, piszcie, zwiedzajcie. Jest nas tam no, troszkę osób, każdy od siebie coś wstawia. Do usłyszenia, do następnego odcinka z okolic Niegowonic i Moszkni.